Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w następnej lekcji matematyki dla liceum. Dzisiaj powiemy sobie o działaniach na pierwiastkach. Jest to kontynuacja lekcji poprzedniej, trzeciej. One są bardzo ściśle ze sobą powiązane, więc koniecznie obejrzyj lekcję poprzednią, w której mówiłem o działaniach na potęgach. Dlaczego? Dlatego, że pierwiastki są działaniami odwrotnymi niż potęgi. Jest to jak dodawanie, odejmowanie, czy mnożenie, dzielenie. To jest zamienne z potęgami. Mogę zapisać pierwiastek jako potęgę. O, zobacz sobie tutaj na tym przykładzie, że to jest taka definicja ogólna na literkach, że pierwiastek n-tego stopnia z a to jest jak a do 1 przez n. Czyli jeszcze bardziej ogólnie, to jeżeli mam n-tego stopnia pierwiastek z a do m, to jest równe a do m przez n. No może to tak trochę głupio wygląda, tutaj zaraz zobaczysz, o co chodzi. Na przykład jeżeli masz trzeciego stopnia pierwiastek z a, to jest a do 1/3, tak? No myślę, że to jest chyba w miarę czytelne. Jeżeli jeszcze podnosimy a do potęgi w środku w pierwiastku, to ona jest podniesiona do tej potęgi i jeszcze podzielona przez n, czyli potęgę, znaczy nie potęgę, tylko stopień, przepraszam, pierwiastek. I teraz tak. Tak samo jak było w potęgach, to w pierwiastkach mamy pewne prawa działań. Pierwiastki możemy mnożyć, dzielić i wtedy będą występowały różne takie sprytne myki, tylko że teraz pamiętaj, że teraz jak mieliśmy w potęgach, to tam na przykład był, mówiłem, ten sam wykładnik, ta sama podstawa, tak? Tutaj musimy mieć ten sam stopień. Ten sam stopień, tak jak widzisz, mamy n-tego stopnia pierwiastek z a, n-tego stopnia pierwiastek z b i kiedy dwa takie pierwiastki pomnożymy, to tak jakbyśmy w środku te liczby mnożyli i wszystko wrzucili pod jeden duży pierwiastek. Zobacz to na przykładzie, jak to wygląda. Mamy trzeciego stopnia pierwiastek z 8 i trzeciego stopnia pierwiastek z 27. W obu przypadkach ten sam stopień. I teraz mnożymy sobie trzeciego stopnia pierwiastek z 8 na trzeciego stopnia pierwiastek z 27. To jest 2 i 3, czyli 2 razy 3 to jest 6, czyli to jest trzeciego stopnia pierwiastek z 216, 6 samo w sobie, czyli to jest trzeciego stopnia pierwiastek z 8 razy 27. No możesz to sobie sprawdzić, ale możesz mi też zaufać i mówię Ci, że tak właśnie jest. Co jeszcze możemy robić ciekawego z pierwiastkami o tym samym stopniu? Pamiętaj, ten sam stopień. Możemy je podzielić. Dzielenie pierwiastków o tym samym stopniu to jak wrzucenie ilorazu tych samych liczb pod pierwiastek tego samego stopnia. Tak fachowo, a jak to wygląda w praniu? Właśnie w ten sposób. Mamy dwie liczby o tym samym stopniu. Tak jak poprzednio, 8 i 27. Dzielimy je przez siebie, to są 2/3. I co tutaj teraz zrobiłem? Wrzuciłem to pod pierwiastek trzeciego stopnia i podniosłem do trzeciej. Zawsze mogę tak zrobić, prawda? Bo jeżeli to podnoszę do trzeciej, pamiętasz naszą początkową definicję i przypomnij sobie teraz działania z potęg. Jeżeli mam pod pierwiastkiem coś do trzeciej, a pierwiastek to jest jak potęga odwrotna, czyli do 1/3. Czyli to są 2/3 do trzeciej i jeszcze do 1/3. A jak mam potęgę do potęgi, to te potęgi się mnożą, czyli 3 razy 1/3 to 1. Czyli 2/3 to jest dokładnie to samo, co 2/3 do trzeciej i z tego pierwiastek trzeciego stopnia. Trochę zagmatwane, ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. I teraz, kiedy już sobie zrobiłem 2/3 z całego tego ułamka, to mogę tę potęgę wrzucić i do mianownika, i do licznika. Czyli to jest trzeciego stopnia pierwiastek z 2 do trzeciej przez 3 do trzeciej. No czyli wychodzę ostatecznie na trzeciego stopnia pierwiastek z 8 przez 27, czyli to, co mieliśmy udowodnić z definicji od początku. Co tutaj mamy? Tu jest taki sprytny myk. To jest generalnie mnożenie przez sprzężenie, mówiąc ogólnie, ale tu nie ma dokładnego sprzężenia, tylko jest jedna liczba. To jeszcze będziemy się w tym bawić trochę później, z tym sprzężeniem w funkcjach i w ogóle to ma bardzo dużo zastosowań. W średniej szkole mówimy, że to jest usuwanie niewymierności z mianownika. W gimnazjum też tak mówiliśmy. Oczywiście nie trzeba tego robić, to jest przydatne do niektórych zadań, jak się liczy, trzeba to zrobić. Chodzi o to, żeby zapis był bardziej wygodny albo pożądany do takiego, jaki my chcemy. Czasami może być na przykład polecenie usuń niewymierność z mianownika. I takie polecenie usuń niewymierność z mianownika polega właśnie na tym, co tutaj jest przedstawione, czyli mamy pierwiastek przez pierwiastek i mamy pierwiastek w mianowniku, to możemy zrobić taki bardzo sprytny myczek tutaj, trik, że mnożymy sobie przez to, co jest w mianowniku, przez to, co jest w mianowniku. Widzisz tutaj, pokażę Ci. Podświetlane. Już. Proszę bardzo.
Jak widzisz, tutaj, w tym miejscu, mam ułamek, przez który mnożę. Ten pierwszy. Dlaczego pomnożyłem nagle tutaj przez ułamek? Dlatego, że to jest 1. Zobacz. Trzeciego stopnia pierwiastek z b kwadrat przez trzeciego stopnia pierwiastek z b kwadrat to jest 1. I zawsze mogę pomnożyć przez 1 i dodać 0. I w tym momencie to wykorzystuję. Dlaczego? Dlatego, że zobacz. I dlaczego w ogóle wybrałem coś takiego jak trzeciego stopnia pierwiastek z b kwadrat? Bo w tym momencie, jak pomnożyłem ten pierwiastek i z tym pierwiastkiem, to wychodzę na ten pierwiastek tutaj w tym mianowniku i on pozwala mi na wyjście do tej formy, która jest na końcu. I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że na górze, widzisz, mam może co innego, ale czasami potrzebuję mieć na dole czystą liczbę. Często na przykład nie znam tej liczby tutaj, albo potrzebuję ją wyliczyć. To jest po prostu jedno z przekształceń. Chciałem, żeby się znał. Mam nadzieję, że pamiętasz z gimnazjum, ale to nam właśnie pozwala na takie po wymnożeniu odpowiednim musisz odpowiednio dobrać pierwiastek i jak się wymnoży, to pozwala nam mieć liczbę, zakładając, że te liczby A i B na przykład są całkowite, albo nawet załóżmy, że są wymierne po prostu, to mamy liczbę wymierną w mianowniku. I po to właśnie coś takiego się robi, to się nazywa usuwanie niewymierności z mianownika, a najogólniej mnożenie przez sprzężenie, bo to jest jeszcze bardziej szerokie pojęcie. No tutaj jest taki przykład, no tutaj myślę, że to bardzo ładnie widać. Mamy 1 przez pierwiastek z 5 i nie chcemy, żeby pierwiastek z 5 był w mianowniku, chcemy usunąć tą niewymierność, no to robimy tak, jak Ci mówiłem, 1 przez pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5, bo to jest 1 po prostu. To jest jakbyśmy pomnożyli przez 1, to jest wciąż to samo. No to chodzi, żeby było to samo, dlatego mamy tutaj te znaki równości, prawda? Równa się. To jest to samo. I teraz mnożymy. I w mianowniku mamy pierwiastek z 5 do kwadratu. Dlaczego? Dlatego, że pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 jest ta sama... Ten sam stopień. Jest, bo zobacz. To na pewno wiesz, że taki znak pierwiastka jest najbardziej dla nas popularny, ale nie mamy napisanego tutaj nigdzie, jaki to jest stopień. Na wcześniej były trójki, no ale tu przecież jest drugiego stopnia pierwiastek. Dlaczego? Bo umownie nie zapisujemy już. To jest najbardziej popularny stopień i nie ma potrzeby jego zapisu. Tu wszędzie oczywiście są dwójki. Tu jest dwa, ale nie ma potrzeby tego pisać, bo to jest domyślne. Dlatego wszędzie mamy ten sam stopień i wrzucam to wszystko pod jednym, czyli to jest pierwiastek drugiego stopnia, czyli po prostu pierwiastek z 5 razy 5, czyli pierwiastek z 5 kwadrat, a pierwiastek z 5 kwadrat to jest 5, dlatego że to jest 5 do drugiej do jednej drugiej, czyli 5 do pierwszej, czyli 5, a na górze mam 1 razy pierwiastek z 5, czyli pierwiastek z 5 przez 5 to jest nasz ostateczny wynik. To jest bardzo ważne, żebyś umiał posługiwać się tym mnożeniem przez sprzężenie. To się może na maturze pojawić bardzo typowe. Dobrze. To było to właśnie mnożenie przez sprzężenie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Ci pokazać, to jest tak już od razu rozpisana. To miało się... Dobra. To jest rozkład na czynniki pierwsze. Na pewno kiedyś słyszałeś takie coś jak rozkład na czynniki pierwsze. Na czym to polega? Pytanie jest, ile z pierwiastek z 512? Nie masz kalkulatora, nie wiesz jak to policzyć, musisz to oszacować mniej więcej, albo potrzebujesz do czegoś sprowadzić. Potrzebujesz mieć te same pierwiastki, na przykład mam pierwiastek z 1000, pierwiastek z 500, może coś się z tym da razem zrobić. Jak to robimy? Robimy taką sprytną kreseczkę, którą ja tutaj już zrobiłem. O tej kreseczce mówię, o tej tutaj, o. Taka trochę koślawa tak strzałka, no ale trudno. I ta kreska w tej chwili, ta kreska jest naszym rozkładem na czynniki pierwsze. Zapisuję liczbę, którą chcę, czyli 512, wpisuję ją sobie tutaj, prawda? I dzielę ją przez największą liczbę pierwszą. Znaczy to w sumie nie musi być największa liczba, po prostu dzielę ją przez liczbę pierwszą. To potem wyjdzie. Ważne, żeby to była liczba pierwsza. Co to są liczby pierwsze? Mam nadzieję, że wiesz. Jak nie, no to sobie powtórz, czym są liczby pierwsze. Liczbą pierwszą jest na przykład 2 i to jest najmniejsza liczba pierwsza z naturalnych i dzielę sobie ją właśnie 512 przez 2 to jest 256. I zapisuję pod spodem, w takim się to zapisuje. No taki jest przyjęty sposób tego zapisu. Idę sobie w dół z tym po prostu. Tutaj też sobie zapisuję w dół. Tak, te liczby. I dzielę 512. Mogę podzielić przez 2? Mogę. Jakbym nie mógł, to bym na przykład mógł próbować przez 3. Przez 4 już nie, bo 4 nie jest liczbą pierwszą. Ale przez 5, przez 7, przez 9. Nie, 9 też nie. Widzisz, no też się zapalę. Warto, musisz pamiętać, że musi to być liczba pierwsza, czyli przez 2, jak nie to przez 3 i tak dalej. Im mniejsza, tym lepiej, bo będzie Ci się łatwiej dzieliło. Czyli 512 patrzę przez 2, jak najbardziej zapisuję dalej. 256.
256 przez 2? Owszem. I dzielę tak. 128 na 2, 64. Na 2, 32. Na 2, 16. Na 2, 8. Na 2, 4. Na 2, 2. I w tej chwili 2 na 2 to jest 1 i z jedynką już nic nie robię. Jak już jest jedynka, to już jest koniec. To już jest koniec naszego całego rozkładu na czynniki pierwsze. Co teraz robię? Wymarzę, dobra, tutaj te zapiski. Kiedy już jestem w tym momencie, że rozpisałem aż do 1, udało mi się zostawić, no to w tym momencie grupuję sobie, bo jak widzisz, powtarza mi się tutaj nawet nie tylko, że niektóre liczby, ale tylko jedna liczba mi się powtarza i dwójka. Jako, że jest to pierwiastek drugiego stopnia, jak już mówiłem, to jest domyślne, tak, dwójkę, tutaj zaznaczyłem tą dwójkę, to grupuję liczby po 2, bo to jest tak jakby pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, tutaj mogę wpisać pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch i ta liczba 512 to jest właśnie iloczyn tych wszystkich pierwiastków z dwóch razy pierwiastek z dwóch. Rozumiesz, co chodzi, prawda? To jest mnożenie tych wszystkich pierwiastków, które tutaj występują po kolei, czyli same dwójki właściwie tu będą. I tak dalej. To będzie pierwiastek dwóch razy pierwiastek z dwóch. I teraz, jeżeli pomnożę pierwiastek dwóch razy pierwiastek z dwóch, to będzie 2, prawda? Więc dwie dwójki to są dwa pierwiastki z dwóch, tak naprawdę. Pierwiastek z dwóch i pierwiastek z dwóch. To jak wezmę je razem ze sobą, połączę, to pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch da nam 2. I teraz, jak połączę sobie następne dwie dwójki, to da mi to następne 2. I to jest 2 razy 2. Zamiast pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, to jest 2 razy 2. I grupuję sobie w ten sam sposób wszystkie inne pary. Tu mam dwa z tej pary. No i tu została mi samotna dwójka. Na dwójka, jak już mówiłem, to jest po prostu pierwiastek z dwóch. I teraz mnożę sobie wszystkie te liczby przez siebie. Tu jest mnożenie, tu jest mnożenie, tu jest mnożenie, tu jest mnożenie. Czyli to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy pierwiastek z dwóch. 2 razy 2 razy 2 razy 2 to jest 2 do czwartej, czyli 16. Czyli to jest 16 razy pierwiastek z 2, czyli po prostu 16 pierwiastków z 2. I tyle to jest właśnie 512. Pierwiastek z 512 to jest nasze najlepsze przybliżenie jakby. To jest wciąż, to nawet nie jest przybliżenie, to jest dokładna wartość tej liczby, bo jeżeli byśmy już podstawili na przykład tam 1,41 pod pierwiastek z 2, to już byłoby przybliżenie. A to jest dokładna wartość tej liczby, podkreślam dwa razy. 16 pierwiastków z dwóch. Jeżeli na przykład miałbyś pierwiastek z 512 plus pierwiastek z dwóch, to tu byłoby 16 pierwiastków z dwóch plus pierwiastek z dwóch, czyli 17 pierwiastków z dwóch. Po to właśnie się robi takie rozkłady, żeby były takie same pierwiastki. Żeby nam się łatwiej operowało tą liczbą. Bo pierwiastek z 512 jest bardzo nieporęczna. Jak sobie to w ten sposób rozpiszemy, to widać, co z tego mamy. Także rozkład na czynniki pierwsze też zwróć uwagę. Zmnożenie na sprzężenie to są rzeczy, które na pierwiastkach musisz mieć w małym paluszku. To było takie przypomnienie, dosyć dużo na to czasu poświęciłem, ale myślę, że to wszystko już z gimnazjum umiesz, a nawet i jeszcze wcześniej. Z teorii to jest wszystko. Jeżeli za szybko trochę było, to sobie przejdzie tą lekcję jeszcze raz od początku. A teraz zrobię parę takich zadań i dzisiaj zrobię trudniejsze zadania, ale postaram się je dłużej wytłumaczyć. Pierwsze polecenie, co tu mamy zrobić? Oblicz. Tak brzmi nasze polecenie. Oblicz. Mamy taką liczbę, mamy pierwiastek z 7 minus 4 pierwiastki z 3. Zauważ, że ten pierwiastek drugi jest również pod pierwiastkiem. Nie za bardzo mogę z tym nic zrobić, dlatego że tutaj ani przy siódemce nie mam pierwiastków, ani tego nie mogę jakoś wyciągnąć, ani rozpisać. Nie mam tutaj mnożenia na przykład, żebym to pomnożył, albo żebym użył tych naszych reguł o tym samym stopniu. Czy warto zamieniać to na potęgi, na przykład 4 razy 3 do 1 drugiej? No nie. Nie bardzo. Jedyną rzeczą, jaką mógłbym to zrobić, to przybliżyć sobie pierwiastek z 3 jako 1,71, pomnożyć przez czwórkę, odjąć 7 minus 4 razy pierwiastek i tak dalej, i tak dalej. Tak tego na pewno nie będziemy robić. To zadanie jest trochę trudniejsze. Tutaj trzeba pewną rzecz zauważyć. I to możesz nie mieć jeszcze takiej intuicji do tych zadań, ale zobacz, co ja tutaj zrobiłem. Rozpisałem 7 jako 4 plus 3. Zgodzisz się? No mogę tak zrobić. Nikt mi nie zabroni. 7 to jest 4 plus 3 i tak to właśnie sobie rozpisałem. Zaraz zobaczysz, dlaczego to w ten sposób rozpisałem. Tutaj teraz zobacz, pogrupowałem to. Tą trójkę dałem na koniec, a czwórka została w tym miejscu, czyli to jest 4 minus 4 pierwiastki z 3 plus 3, prawda? Wciąż wszystko jest to samo. To 4 plus 3 daje 7,
jesteśmy w tym samym miejscu. Dobrze, tutaj jak widzisz, teraz ta czwórka, tu przepraszam bardzo, tu jest błąd, tu powinno być do drugiej oczywiście. Do drugiej. Tam w poprzednim przykładzie była czwórka tutaj. Tu była czwórka. Czwórkę zapisałem jako 2 do drugiej, a trójkę zapisałem jako... To była nasza trójka. Pierwiastek z 3 kwadrat. Czwórka to jest 2 kwadrat, a trójka to jest pierwiastek z 3 do kwadratu, prawda? No bo to jest jedyna liczba, jaka daje trójkę podniesioną do kwadratu. Pierwiastek z 3. A tu w środku miałem 4 pierwiastki z 3 i zapisałem to jako 2 razy 2 pierwiastki z 3. Tu oczywiście miałem 4. Jak to nam wygląda? Jak to przypomina? No tutaj bardzo od razu rzuca się w oczy wzór skróconego mnożenia. Spójrz. Spójrz, jak to w tej chwili zapisałem. To jest 2 minus pierwiastek z 3 w nawiasie do kwadratu. Całe to wyrażenie. Całe to wyrażenie jest podniesione do kwadratu. Całe to 2 minus pierwiastek z 3. Bo zobacz. To jest po prostu a kwadrat minus 2ab. To jest nasze... Zaraz Ci może pokażę tutaj tym wskaźnikiem. To jest a kwadrat, czyli to jest nasze a kwadrat. To jest nasze 2ab. I to jest b kwadrat, czyli właśnie ten nasz pierwiastek z 3 podniesiony do kwadratu. To jest dokładnie wzór skróconego mnożenia. Dlatego właśnie rozpisywałem tą siódemkę. Po prostu takie zadania wymagają trochę pomyślenia, jakby jak mogę to rozpisać, co mogę z tym zrobić, prawda? Przed każdym takim zadaniem musisz zauważyć pewną taką ciekawostkę. No to jest dosyć już trochę wyższy poziom. Trzeba było zauważyć to, że mogę rozpisać tą siódemkę na 4 i 3 i trzeba było zauważyć, że trójka to jest pierwiastek z 3. To jest pewnego rodzaju intuicja nasza matematyczna i im więcej rozwiązujesz tego typu zadań, tym szybciej i łatwiej jest Ci zauważać takie prawidłowości. I teraz co robię? Teraz jest kolejna bardzo ważna rzecz, o której muszę pamiętać. I to jest... oczywiście coś pod pierwiastkiem do kwadratu. No to jest 2 minus pierwiastek z 3. Do drugiej powiesz, prawda? Razy 1 druga, dlatego że to jest pierwiastek, czyli 1 druga i spraw działań na potęgach, to jest 2 minus pierwiastek z 3 do drugiej, do 1 drugiej, czyli 2 minus pierwiastek z 3. Dlaczego napisałem teraz 2 minus pierwiastek z 3 w wartości bezwzględnej? Dlatego, że z definicji pierwiastka wiem, że pod pierwiastkiem nie mogę mieć liczby ujemnej. Dokładnie o tym wszystkim powiemy sobie jeszcze przy funkcjach, jak będziemy robić, także się tym na razie nie przejmuj za mocno. Pamiętaj, że zawsze, kiedy wychodzisz w ten sposób, że masz coś pod pierwiastkiem, na przykład do trzeciej i masz trzeciego stopnia pierwiastek, to musisz to zapisać, akurat trzeciego stopnia nie. Ale kiedy mam parzysty pierwiastek, to ja nie wiem, co tutaj mogło być, prawda? Bo minus 5 do kwadratu to jest 25, pierwiastek z 25 to jest 5. I identycznie zachowuje się piątka. A ja nie jestem, jakby, mogę nie być pewny co do wartości 2 minus pierwiastek z 3. Akurat wiem o tym, że to jest dodatnie. Dlaczego wiem? No bo pierwiastek z 4 to byłoby 2, 2 minus 2 to jest 0, a pierwiastek z 3 to jest trochę mniej niż pierwiastek z 4, czyli trochę mniej niż 2, 2 minus trochę mniej niż 2 to jest więcej niż 0, prawda? Czyli 2 minus pierwiastek z 3 to jest więcej niż 0 i zachowuje się w tym momencie całkowicie normalnie. 2 minus pierwiastek z 3 jest większe od 0, czyli opuszczam wartość bezwzględną i to jest już mój wynik. Widzisz? Doprowadziłem do takiego ładnego wyniku od tamtego, co mieliśmy na początku. Ale to jest bardzo ważne, żebyś pamiętał o tej wartości bezwzględnej. Zaraz pokażę Ci przykład, kiedy to nie będzie takie proste, że po prostu piszę te kreski tak sobie i opuszczam je, czyli mógłbym co, ten krok mógłbym pominąć? O ten, tutaj? Nie, nie mógłbym go pominąć, więc bardzo istotne. Jest prawie tak ważne jak zauważenie tej zależności z wzorem skróconego mnożenia. Od niego zależy poprawność naszego wyniku. Spójrz teraz na przykład, który dałem Ci tutaj. Polecenie tego przykładu jest... wykaż, że liczba a, czyli ta liczba tutaj, która jest równa całemu temu wyrażeniu, jest liczbą całkowitą. Czyli musi być całkowita, tak? Musimy się pozbyć tych wszystkich pierwiastków. Muszę tutaj następne jakieś sprytne rzeczy powymyślać. Dobrze. Co tutaj robię? No jak możesz się domyślić, albo nie w sumie, bo tutaj mamy podobną sytuację jak do tamtego przykładu. Zauważ, że ten pierwiastek kończy się tutaj. Tu jest koniec tego pierwiastka. O, tu w tym momencie on się kończy. I to jest za pierwiastkiem, ten drugi pierwiastek z 5. Rozpisuję sobie i znowu będę dążył, jak widzisz, do wzoru skróconego mnożenia. Można to przewidzieć. Rozpisałem 6 jako 1 plus 5. I teraz ta piątka, pierwiastek z 5. Coś może się udać, prawda? Tak sobie tu próbowałem. No i teraz wyrzuciłem ją, tą piątkę z tyłu. Czyli mam 1 minus 2 pierwiastki z 5 plus 5 minus pierwiastek z 5.
I teraz zrobiłem to samo mniej więcej co wtedy. Właściwie to dokładnie to samo. Rozpisałem dwa pierwiastki z pięciu. To jest moja dwójka z poprzedniego przykładu. Jedynka została tam, gdzie była, ale wiem, że jeden to jest to samo co jeden do kwadratu. Prawda? A piątkę zamieniłem na pierwiastek z 5 do kwadratu. I to jest całe tamto przepisane. No i oczywiście nie zapominam o tym, żeby przepisać minus pierwiastek z 5 za tym wszystkim. Teraz to wszystko zbijam do wzoru skróconego mnożenia, czyli 1 minus pierwiastek z 5 do kwadratu całe 1 minus pierwiastek z 5 minus pierwiastek z 5. No i teraz jako, że mam tutaj mam dwójkę, czyli to jest 2 do 1 drugiej, tak? To jest 2 do 1 drugiej, to jest jakaś liczba moja, to 1 minus pierwiastek z 5 do drugiej do 1 drugiej, czyli to jest, znaczy to nie jest 2 do 1 drugiej, tak? Mam nadzieję, że to jest jasne, że to nie jest 2 do 1 drugiej, tylko to jest ta liczba do drugiej do 1 drugiej. To był taki mój przeskok. Czyli do pierwszej zapisałem ci, bo tak za każdym razem o tym mówiłem, nigdy tego tutaj tak ładnie napisałem. I teraz jak to zmarzę, to możesz zobaczyć, że to jest wychodzimy na do pierwszej, ale dobrze, co tu się stało? Zapisałem te kreski tutaj znowu, widzisz? Minus pierwiastek z 5 zostało i teraz spójrz, co się dzieje. Zapisałem to w tym, dlatego że wartość pod pierwiastkiem, a pod pierwiastkiem mam 1 minus pierwiastek z 5, to ta wartość musi być większa od 0 albo równa 0, bo inaczej kłóci się to z własnościami pierwiastka, no bo na przykład co jest pierwiastkiem z minus 5? Co razy co nam da minus 5? No nie ma takiej liczby, która da nam minus 5. Tak naprawdę jest, ale na razie się takimi liczbami nie będziemy zajmować. To w ogóle nie są liczby rzeczywiste. I pamiętaj, że jak robimy jakiekolwiek funkcje i tak dalej, działamy wszystko w liczbach rzeczywistych i tym się zajmujemy, pamiętaj, żeby zawsze zapisywać cokolwiek z pierwiastka w wartości bezwzględnej właśnie w ten sposób, jak opuszczamy pierwiastek. Jest to bardzo ważne, dlatego żeby nie kłóciło się to z definicją pierwiastka. I teraz spójrz. Pierwiastek z 5 to jest więcej niż 1, prawda? Samo pierwiastek z 4 to byłoby już 2, a 1 minus 2 to jest minus 1. Dlatego 1 minus pierwiastek z 5 jest ujemne. Nie tak jak w poprzednim przykładzie. Tutaj mamy do czynienia z ujemną wartością. Dlatego nie mogę napisać, że coś z pierwiastka wyszło mi na minusie. Nigdy tak nie może być. Nigdy pierwiastek z czegoś nie da ci minusa. Nie będzie miał takiej sytuacji. A opuściłem pierwiastek i chcę mieć wartość dodatnią, dlatego właśnie użyłem wartości bezwzględnej, która zwraca mi zawsze wartość dodatnią. I z definicji wartości bezwzględnej, jeżeli na przykład mam wartość bezwzględną z minus 5, to zapisuję 5, dlatego że to jest minus minus 5. A tutaj mam 1 minus pierwiastek z 5, jest to ujemne, więc z własności wartości bezwzględnej zapisuję, że to jest minus 1 plus pierwiastek z 5, dlatego że to jest minus to, co jest w wartości. A minus 1 plus pierwiastek z 5 to jest to samo, co pierwiastek z 5 minus 1. I teraz bardzo ładnie, słodziutko nam się tu skracają pierwiastki z 5 i wychodzę na minus 1, co jest naszym tutaj ostatecznym wynikiem. I sobie tutaj piszę, co należało udowodnić. CNU to jest taki skrót, co należało udowodnić, bo mieliśmy udowodnić, że liczba A jest liczbą całkowitą. Dobra, to jest koniec dzisiejszej lekcji. Na co musisz zwrócić uwagę? Na mnożenie przez sprzężenie, musisz zwrócić uwagę na rozkład na czynniki pierwsze. Na te rzeczy właśnie chciałbym, żebyś zwrócił szczególną uwagę. Poćwicz sobie te zadania, żebyś widział takie rzeczy, jak ja tam ci pokazałem. Tam były sprytne patenty na to, jak radzić sobie z niektórymi trudniejszymi przykładami. No i powodzenia, widzimy się w następnej lekcji. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli ci się podobało, to zachęcam cię, żebyś się do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.